Cześć, słuchajcie, muszę jednak o tych robakach powiedzieć. Teraz przez internet przetacza się fala dyskusji na temat jedzenia owadów, tak wulgarnie nazywanych robakami obecnie. Dlaczego się chciałem wypowiedzieć? Dlatego, że byłem kiedyś pierwszym promotorem jedzenia owadów w Polsce. Z roku 2005 nawet popełniłem takie dzieło, podręcznik robakożercy, bo wydawało mi się to naturalne, żeby jeść owady. Zaczynałem jako dziecko, już jako 3-letni chłopczyk wyjadałem robaczki, gąsieniczki, larwy z jabłek, śliwek. Jadłem je na surowo i jakoś czułem, że jest to normalne i dobre. I trochę mnie dziwi teraz ta nagonka na jedzenie owadów. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Kiedy ja tę książkę napisałem, napisałem ją z takiego poczucia misji. Wydawało mi się to takie fajne, że można jeść owady, że może mamy dodatkowe źródło pożywienia. Tymczasem widzę takie straszne teksty, że tutaj Unia nas zmusi do jedzenia robaków, że będzie dosypywana taka mąka do każdego produktu, żeby dokładnie czytać składniki. A problem jest dużo bardziej skomplikowany. Po pierwsze pytanie, jakie owady będzie można jeść, jakie będą dodawane i w ogóle jak będą produkowane. Dlatego, że trzeba powiedzieć pierwszą rzecz. Owady to bardzo wartościowe źródło pożywienia. Skład chemiczny białek owadów jest bardzo podobny do białek kręgowców. Tak naprawdę to dla naszego organizmu nie ma różnicy. Zresztą już jemy bezkręgowce, dlatego że jemy krewetki, jemy kalmary, jemy raki, a więc jemy już to białko, które jest bardzo podobne do białka owadów. Natomiast pytanie jest, jakiej jakości będzie to karma, dlatego że to, o czym się mówi, to jest produkowanie masowe białka, czyli my mamy właśnie już tak masowo produkowane białko, mamy kurczaki, mamy piersi z kurczaka w jakichś tam farmach okropnych, mamy farmy ryb, panga na przykład i powiedzmy, masowa hodowla świerszczy będzie przedłużeniem tego typu produkcji żywności. Kiedyś u mnie była jedna telewizja i kręciliśmy program śniadaniowy, gdzie właśnie próbowaliśmy różnych owadów i ja kupiłem, na wszelki wypadek, bo nie byłem pewien, czy znajdziemy coś, kupiłem w sklepie zoologicznym kilkadziesiąt świerszczy, a także nałapałem koników polnych z łąki. Ci dziennikarze, którzy przyjechali, nie wiedzieli, które z owadów były z natury, a które były z farmy. I oni zjedli wszystkie te naturalne, a zostawili te z farmy. Po prostu były niedobre, były śmierdziały. Śmierdziały jakąś taką karmą. Więc jakby no tutaj o tyle to jest niekorzystne, że po prostu jakby dalej brniemy produkcję białka w sposób fabryczny. Czy moglibyśmy wykarmić się tymi owadami, które są na naszych łąkach? Myślę, że nie, dlatego że tak naprawdę biomasa tych owadów dostępnych, takich złapywalnych, wcale nie jest aż taka wielka. Kilka razy na przykład robiłem takie eksperymenty, że wyłapywałem wszystkie koniki polne w ogrodzonym terenie, który miał kilka arów. No i co się okazuje, że z takiego terenu kilku arów no udało się wyłapać 100 czy 200 koników polnych. To jest bardzo niewiele. To nawet nie zapewnia nam wyżywienia kalorii na jeden dzień dla jednej osoby. A więc trzeba by z dużych terenów te owady pozyskiwać. Mitem jest mówienie, że jedzenie owadów jest nienaturalne dla człowieka. Odwrotnie, większość społeczności zbieraczy łowców
większości kontynentów jada się owady i to jada się często. Jada się w bardzo wielu krajach. To nie jest jakiś taki ewenement jedzenie owadów. Dla przykładu dam takie kraje jak Meksyk, jak Korea, jak Tajlandia, jak Laos, jak kraje środkowej Afryki, jak mieszkańcy pierwotni Australii. I tych przykładów jest bardzo dużo. Ja w tej książce po kolei omawiam różne jadalne bezkręgowce, które w Polsce można znaleźć. Tak, zacznijmy od dżdżownic. Dżdżownice nie są takie łatwe, bo one siedzą w glebie, trzeba je oczyszczać. I nawet na przykład w Japonii jest takie tabu, że nie je się owadów ziemnych, je się tylko owady powietrzne albo wodne. Ja natknąłem się na jeden przypadek, kiedy opowiadano mi, że w Polsce jadano dawniej dżdżownicę, czy jedzono w okresie kryzysu żywnościowego w latach 40. XIX wieku. Jest takie wspomnienie w miejscowości Lubla, koło Frysztaka, no tutaj na Pogórzu, niedaleko mnie, gdzie podobno ludzie z głodu w czasie właśnie lat 40. XIX wieku jedli dżdżownicę. Ja za nimi za bardzo nie przepadam. Świetny lek medycyny chińskiej zresztą, Di Lung. Pijawki, bo tak po kolei idziemy. To też jeszcze nie owady. Pierścienice. Pyszne. Jadłem kilka gatunków pijawek i naprawdę, naprawdę na gorącym oleju są fenomenalne. Na pewno lepsze od tych wędlin, które można kupić w miejscowym sklepie. Stonoga. To jest ta stonoga. Po polsku stonoga to jest coś takiego. Takie zwierzątko owalne. One nie są zbyt smaczne, ale rzeczywiście próbowałem. Noraki należą do stawonogów, blisko spokrewnione z owadami, więc skoro jesteśmy takimi koneserami, jemy raki, to dlaczego nie jeść owadów? Wije. Wije są przepyszne. Mylnie nazwane stonogami. To jest wij drewniak. Wije są przepyszne. Kiedyś pracowałem jako ogrodnik w Anglii, to w Norwich, to jak zdzierałem bluszcz z murów, to zawsze na surowo zjadałem i to setki, ale jak mam okazję, oczywiście z grilla, to z grilla. Różne drobne owady nadają się do jedzenia wtedy, kiedy występują masowo. Na przykład przy pojawie jętek można by je zbierać. Oczywiście tylko to jest jakieś 1 czy 2 dni w roku. Ciekawym pokarmem są larwy ważek, które można znaleźć w stawach. Rzeczywiście pyszne. Wszystkiego tu nie pokazuję. No i cała grupa koników polnych. Bardzo ciekawy pokarm. Bardzo czysty i koszerny, bo właśnie może jeśli się boicie jeść owadów, to przynajmniej jedzmy to, co jest koszerne, bo niektóre owady są. Nie wiem, jak jest z turkuciem pod jadkiem, natomiast też go bardzo lubię i jeśli mam okazję złapać na wiosnę, to zdarzało mi się z grilla je robić. Modliszki są w Polsce chronione, więc nie będziemy ich jeść, aczkolwiek w tropikach jadłem. No z takich rzeczy może mniej smacznych, prusaki, skorki, czyli szczypawki. Nie będę mówił o jedzeniu wszy, choć też próbowałem. Natomiast olbrzymia grupa chrząszczy, największa w ogóle w gatunki grupa zwierząt, naprawdę dużo gatunków na świecie. Natomiast tutaj jest bardzo różna ta jadalność. Niektóre są trujące, gorzkie, mają jakieś trucizny. Natomiast larwy, te, które są jasne, białe, na larwy chrząszczy nazywamy pędrakami, to raczej są jadalne, ale także dorosłe, bo na przykład takie gatunki jak chrabąszcz majowy czy guniak czerwczyk, to są gatunki, których także dorosłe osobniki mogą być zjadane, tylko no, trzeba je pozbawić potem twardych okryw skrzydeł. Pędraki to w wielu krajach bardzo często jadane. Kolejna grupa mrówki.
pyszne, kwaśne co prawda, ale zdrowe. Tutaj oczywiście przy owadach jeszcze nie wspomniałem jednej rzeczy, że mówi się, że owady mają chitynę i ta chityna jest niezdrowa. To jest nieprawda. Chityna jest także w grzybach. To jest ten sam związek, który jest, który otacza komórki grzybów. Więc po prostu no, to jest brednia jakaś. Chityna zachowuje się jak taki wypełniacz w naszym przewodzie pokarmowym i wręcz nawet jest korzystne zjadanie tej chityny. Także tutaj to jest tak jak jedzenie celulozy. Więc mrówki pyszne w ogóle, owady społeczne, osy, szerszenie, zarówno larwy to na surowo, dorosłe to lepiej ugotować, pyszne i też kilka filmików zrobiłem o jedzeniu os i szerszeni. Kruściki, one takie domki budują na dnie wód, też nawet na surowo są pyszne. W każdym razie oczywiście no, można by iść w kierunku jeszcze takich bardziej nietypowych pokarmów, jak na przykład larwy much. Tego jeszcze Unia nam nie wprowadza. Unia jest zbyt higieniczna i tutaj się nam właśnie wciska takie już wyjałowione produkty, a można by na przykład zjadać larwy much z jakichś tam odpadków. Tak na przykład robiłem kiedyś, kupowałem albo dostawałem w sklepie wędkarskim nawet larwy much jako przynętę dla ryb i muszę powiedzieć, że to było pyszne, aczkolwiek no zjadłem kilka razy i boję się, bo to jednak jest kontakt z bakteriami gnilnymi i po prostu no, raz czy drugi mi się udało, ale może na dłuższą metę tego nie polecam. Ale potencjał oczywiście jest. Natomiast problem z dopuszczaniem do obrotu owadów w Europie jest taki, że nasze ustawodawstwo lubi jak coś jest jednogatunkowe, a więc mamy na przykład świerszcza, którego uprawiamy i wtedy rzeczywiście no, prawo to przełknie. Będzie przepis, można dodawać do żywności. Tymczasem na przykład koniki polne zebrane z natury to jest mieszanka kilku czy kilkunastu gatunków. No i tutaj prawodawstwo europejskie już pada. Tymczasem w Azji nikt z tego nie robi problemu, po prostu przynosi się na targ i sprzedaje. Widziałem to wielokrotnie, takie mieszanki różnych owadów, chrząszczy, koników polnych, turkucie, wszystko wymieszane, co tam wpadło do pułapki, bo na przykład w Kambodży czy w Laosie robi się takie pułapki po prostu, czy w Tajlandii ustawia się światła przy polach i w nocy owady wpadają do dołków z wodą przy polach, czy do jakichś takich małych jakby stawków i potem się z tego to rano wyciąga te owady. Także jakbym miał odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy powinni jeść owady, jak najbardziej, jak najwięcej, ale nie idźmy w fabryczną produkcję owadów, bo to będzie to samo dziadostwo, co mamy w tej chwili w sklepach. Jedzmy owady na własną rękę, na wycieczkach, jeśli będzie pojaw jakiegoś gatunku, możemy go zebrać, zjeść, ugotować. Marzy mi się też taka sytuacja, żeby kiedyś na przykład ludzie hodowali nawet te świerszcze, tylko oczywiście karmiąc je dobrymi produktami, w domu. Wyobrażam sobie, że mamy tyle marnujące się przestrzeni w naszych mieszkaniach i można by na przykład sobie jedną ścianę w bloku wyłożyć takimi terrariami, gdzie mamy na przykład świerszcze, które sobie karmimy i potem na obiad raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie pozyskujemy i dodajemy je do sobie do zupy czy do sosu. I na pewno z czasem dojdziemy do tego, że będzie kilka czy kilkanaście gatunków tych owadów w naszych domach na pokarm. Mamy wtedy pełną kontrolę tego, co jemy, tak? Bo to nie jest też ten proszek, to nie są owady sprowadzone skądś tam, tylko są to owady wyhodowane przez nas samych. Także to jest przyszłość ludzkości, wydaje mi się. Żaden schabowy, tylko właśnie samodzielnie hodowane owady. W Chinach nawet ludzie sobie hodują skorpiony w domach i też potem sprzedają głównie na sprzedaż jako lek, ale także no, jako pokarm. Także na pewno nasz system żywnościowy się zmieni. On się ciągle zmienia. Przecież Polacy kiedyś nie jedli tyle wieprzowiny. Dawniej, kilkaset lat temu, głównym mięsem, które jadano, była wołowina i baranina. A
Wręcz nawet uważano, że to świnie to jedzą, nie wiem, Niemcy albo jakieś inne narody, a my Polacy jemy wołowinę czy baraninę. Potem zupełnie żeśmy odeszli obecnie od wołowiny i baraniny, co jest straszne. Natomiast może też będzie czas, że tutaj będziemy hodować te owady i zjadać. I dziwi mnie taka straszna nagonka na owady. Jakby nie wiem, jakim siłom zależy, żeby powiązać jedzenie owadów z jakimiś siłami, nie wiem, lewicowymi czy jakimiś obcymi. Nie, jedzenie owadów jest w interesie nas, Polaków. Tylko oczywiście jedzenie tych owadów z głową. Także życzę wszystkim słuchaczom kanału, żeby owady próbowali i jedli, tylko właśnie te owady zebrane na własną rękę. Od czego zacząć? Mrówki, choć mrówki mają nietypowy smak, myślę, że takie przyszłościowe owady to są mrówki, to są koniki polne i świerszcze, to są wije, to nie są owady, co prawda, ale spokrewnione. Mrówki, aha, jeszcze osy. Osy też. Weźmy przykład z Japończyków. W Japonii jada się bardzo dużo os. Ludzie obserwują od wiosny, patrzą, gdzie są gniazda os i potem się je nawet karmi, żeby miały więcej młodych, żeby gniazdo było większe i w jesieni się takie osy pozyskuje. Oczywiście, nawet kiedyś pod jakimś moim filmem o osach ktoś napisał komentarz, że to jest do promowania niszczenia tych cennych owadów, ale to jest także zwiększanie świadomości, czy te owady są użyteczne, że w ogóle istnieją, bo ludzie właśnie tak łatwo idą w stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, tak zwaną chemię, dlatego, że nie mają szacunku dla biosfery. Jeśli byśmy widzieli, że nasze to używanie chemikaliów tak częste i nadmierne powoduje zniszczenia różnych elementów ekosystemów, także owadów, no to byśmy po nie nie sięgali, a więc w momencie, kiedy będziemy powszechnie jeść owady, to też będziemy unikać sytuacji, żeby te owady były skażone środkami chemicznymi. Nasz rok jest tak no, skonstruowany, że jedynie przez część roku jest ciepło i te owady występują, przez większą część roku jest po prostu zimno i nie da się tych owadów pozyskiwać. Także cieszmy się latem, już nadchodzi wiosna, niedługo będę znów mógł z siateczką sobie brykać po łące i zbierać owady na śniadanie. Także Wam też tego życzę. I proszę, nie wiążcie jedzenia owadów z jakimś lewicowym spiskiem. Także każdy Polak powinien jeść owady, obojętnie jakie ma poglądy polityczne. Trochę mi martwi, że właśnie wiele osób z takich alternatywnych kręgów, które wydawały mi się, że tak podobne ideowo do mnie, w tej chwili taką nagonkę na jedzenie owadów popiera. I właściwie ja nie wiem już do czego należę, bo ja się nie czuję ani lewicowcem, ani prawicowcem. Nie czuję się jakimś totalnym tradycjonalistą, ani też kimś, kto by chciał na siłę wszystko zmieniać. Mam wielki szacunek do tradycji, ale mam także szacunek do tradycji ludzkości, czyli nie tylko do polskiej tradycji, ale także do tradycji moich przodków, zbieraczy, łowców sprzed wielu tysięcy lat. I po prostu mądrze wybierajmy z tych tradycji to, co na daną chwilę może okazać się dla przeżycia ludzkości czy naszych społeczności cenne. Spoglądam na tą książkę z rozrzewnieniem. To była taka szybko napisana, niewielka pozycja. Wciąż zbieram się, żeby napisać coś większego, bo od tego czasu odbyłem wiele podróży do krajów, gdzie jada się owady. Mam masę zdjęć, masę przepisów, doświadczeń. Ale jakoś nie mogę się zebrać, może za rok, może w kolejnej zimy właśnie napiszę taką książkę. Była to w ogóle pierwsza w Europie książka o jedzeniu owadów, także
Po prostu jakoś fajnie, że udało mi się ten trend przewidzieć wiele lat wcześniej. I jeszcze jedna sprawa. Dlaczego jedzenie owadów jest ekologiczne? Otóż dlatego, że są to organizmy zmiennocieplne, podobnie jak ryby. I do produkcji 1 grama białka owadów i ryb potrzebujemy mniej energii niż do produkcji 1 grama białka zwierząt stałocieplnych. A więc jest to proces wydajniejszy, proces produkcji żywności polegający na właśnie produkcji mięsa, ssaków jest mało wydajny. I w ten sposób no, możemy rzeczywiście łatwiej wyżywić ludzi. Nie bez powodu w niektórych krajach tropikalnych właśnie owady są ważnym pożywieniem dzieci. Jest to po prostu jakaś taka, jakieś takie dodatkowe dobro, które dzieci mogą pozyskać, gdzieś tam sobie zbierać termity. Coś, co jest. Oczywiście w ten sposób także zabieramy biomasę innym zwierzętom, na przykład ptakom, więc musimy się z tym liczyć, że wkraczając do jakby w kolejne miejsce, gdzie kiedyś człowieka nie było, zabieramy przestrzeń zwierzętom, które żywią się owadami.